Moim i Państwa gościem jest poseł Marek Sawicki, PSL, Koalicja Polska, były minister rolnictwa. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, drogie paliwo, wysokie ceny nawozów, trwająca susza i żniwa. Czy w tym roku ten czas jest wyjątkowo trudny dla polskich rolników? Panie redaktorze, ten czas jest od wielu lat trudny dla polskich rolników, bo rzeczywiście pan mówił o rozpoczynających się żniwach, a rolnicy mają problemy nie tylko z tym, że nie zapłacili jeszcze rachunków za kupione drogie nawozy. Saletra była nawet powyżej 4000 zł, mocznik nawet do 5000 zł dochodził. Trzeba było siać i trzeba było kupić. Do tej pory rolnicy nie zapłacili. Rolnicy także nie dostali odszkodowań za przymrozki i susze, gdzie straty były ewidentne, jednak ubezpieczyciele nie chcą tych strat likwidować i nie chcą sporządzać protokołów zniszczeń. Więc tutaj też państwo wyłożyło ogromne pieniądze na dopłaty do ubezpieczeń w rolnictwie. Okazuje się, że system nie działa, bo państwowa firma, najważniejsza PZU, niestety nie dokonuje likwidacji szkód i nie wypłaca rolnikom należnych im pieniędzy. Więc tych problemów jest rzeczywiście dużo i duży niepokój budzi w tej chwili wśród rolników kwestia spadających cen zbóż i rzepaku. I zastanawiają się, czy sprzedawać, czy trzymać. Oczywiście są tacy, którzy mają jakieś tam swoje magazyny i część zboża przetrzymają. Natomiast rzepaku czy później jesienią kukurydzy przetrzymać się nie da, więc będą musieli je sprzedać po aktualnie narzucanych cenach. A one są dużo niższe niż się ich spodziewali, niż były 4-5 miesięcy temu. Mamy też suszę hydrologiczną ogłoszoną w 12 województwach, a już ponad 300 gmin apeluje o to do swoich mieszkańców, by oszczędnie i racjonalnie korzystać z wody. Czy to wszystko, o czym pan mówi, plus susza, o której wspomniałem, może wpłynąć na to, że zbiory w tym roku będą słabsze, będą gorsze? Z pewnością w regionach Polski centralnej, kujawsko-pomorskie, wielkopolska, zachodniopomorskie, Dolny Śląsk, tam z pewnością spodziewać się trzeba zbiorów słabszych. W Polsce środkowo-wschodniej, na wschód od Wisły, tej suszy jeszcze aż tak bardzo nie odczuwamy, bo w miesiącach maju, czerwcu, ale teraz także w lipcu, co prawda niewystarczające, ale opady deszczu są, więc tam z pewnością spadku plonów na zachód od Wisły można się spodziewać. I znów tu jest problem, który od lat mówię, że trzeba rozwiązać. Mamy naprawdę ogromną, gęstą sieć małych strumieni, małych rzeczek, na których powinni być co najmniej co 2-3 kilometry półhektarowe, hektarowe zbiorniki retencyjne, piętrzenie niewielkie, metr, metr 20 i już mamy zatrzymaną wodę opadową i dłużej utrzymujący się lepszy mikroklimat. Natomiast no, nic w tym zakresie nie robi się ani za PRL-u, ani teraz przez ostatnie 30 lat, także i za rządów PO-PSL tych zbiorników retencyjnych nie budowano. W tej chwili mamy ogromne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, i chociażby odtworzenie tych starych zbiorników retencyjnych po starych młynach wodnych, tartakach naprawdę nie jest kosztowne i można to zrobić z korzyścią dla środowiska, zwiększając możliwości retencyjne. Pytanie, dlaczego tego nie zrobiliście? Był pan przecież ministrem rolnictwa, no ale jak rozumiem, do tego w tym momencie nie rozstrzygniemy. O cenę chleba zapytam, bo minister rolnictwa Henryk Panie redaktorze, ja przyznałem się uczciwie, że rzeczywiście za rządów PO-PSL też w sprawie retencji za mało zrobiono. Ale przypomnę, że mamy od 4 lat reorganizację całego systemu zarządzania wodą w Polsce. Dzisiaj idę na rozmowę z prezesem Wód Polskich, bo na pewne sprawy żeśmy się umawiali jako przewodniczący Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, której właśnie także podlegają sprawy z zakresu retencji i gospodarowania wodą na obszarze całej Rzeczpospolitej i myślę, że coś może się uda ruszyć, ale naprawdę opór administracyjny jest tutaj niesamowity. Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk w dzienniku Gazecie Prawnej deklaruje, że chleb z pewnością nie będzie kosztował 10 zł. Przyznaje, że rolnicy obawiają się o to, że plony będą w tym roku gorsze, ale też uspokaja. Mówi, poczekamy, zobaczymy. A jaka jest pana diagnoza? Czy chleb za 10 zł może nam grozić? I czy w ogóle to, co dzieje się w polskim rolnictwie, może oznaczać, że te ceny żywności będą rekordowo wysokie?
Panie redaktorze, najlepszym dowodem na to, co dzieje się w polskim rolnictwie i z krajową grupą spożywczą, to jest dzisiaj sytuacja na rynku cukru. W Niemczech, Czechach cukier jest o połowę tańszy niż w Polsce i jest powszechnie dostępny, a w Polsce mamy braki. Więc nie wiem, czy Krajowa Spółka Cukrowa zajęła się tworzeniem właśnie tego krajowego holdingu spożywczego i nie ma czasu dowieźć cukru do sklepu, czy rzeczywiście tego cukru brakuje. Jeśli tak będą radzić sobie ze zbożami, jak radzą sobie z cukrem, to oczywiście sytuacja na rynku chleba może być bardzo nieciekawa. Chcę też powiedzieć, że pytanie, czy będzie chleb za 10 zł, czy za 20 zł, jest dzisiaj pytaniem kompletnie retorycznym, dlatego że dzisiaj już nie ma standardowych bochenków, jak w latach 70., gdzie chleb po 8 i bochenki po kilo 60, tylko każda piekarnia, każdy producent ma swoją propozycję, swoją ofertę, swoją normę. I w związku z tym dzisiaj nie da się powiedzieć, czy chleb kosztuje 10 zł, czy kosztuje 15, bo każdy rodzaj chleba ma inną cenę i jedne bochenki są półkilogramowe, inne kilogramowe, jeszcze inne są mniejsze. Więc tutaj się nie da ustalić tej ceny. Z pewnością chleb już jest droższy niż był rok temu. I proszę zwrócić uwagę, skoro cukier w takim szalonym tempie podrożał, to ja nie spodziewam się, żeby mięso i chleb zachowywały się na rynku po żniwach czy po wakacjach inaczej. Żebyśmy mieli nagle spadek cen i tak jak pan Kowalczyk opowiada, dla wszystkich wystarczy. Wystarczy, oczywiście, jeśli chodzi o samą dostępność fizyczną. Natomiast może być brak dostępności finansowej, bo wielu na ten chleb powszedni stać nie będzie.